Nagrywam suplement. Dlaczego taki mały rezystor pozostawiam Wam do dywagacji? To jest 1 kilo, tak? Mamy przetwornicę UPS 600 watów, mocy wejściowej 230 napięcie. Dlaczego? Z tego uzwojenia chcemy uzyskać stałą fazę i takim rezystorem włamiemy do masy, czyli do ziemi, a tu jeszcze nie mamy uziemienia, tak? Bo generalnie leci na razie to do minusa akumulatora, więc no tak jest realizowana w tym UPS-ie polityka masy, gdzie jak widzicie kabel, o ten taki standardowy jest, no ja go przykręciłem do budowy, bo on normalnie jest przykręcany do budowy. Ale żeby uzyskać stałą fazę, normalnie mamy na wyjściu tego transformatora, no świeci nam się jak gdyby dwie fazy, tak? No i jak gdyby uzyskać stałą fazę, no to trzeba. No właśnie, nie ma tego tematu w necie za wiele. Zresztą na uczelniach też za wiele tego nie uczą. No czekam od Politechniki Warszawskiej na mailu bądź innej rzetelnej odpowiedzi. Dziękuję.